Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Wiktoria Florek, a ty słuchasz czwartego odcinka podcastu Spełniony Artysta. Opowiem Ci dzisiaj w nim e, o tym, co wydarza się u mnie na e, tak zwanej konsultacji wstępnej i kiedy w ogóle warto się udać do mnie na taką konsultację wstępną. Może w ogóle zacznę od tego, kiedy warto się wybrać do mnie na taką konsultację wstępną. Więc jeśli jesteś teraz w takim miejscu, że czujesz, że utknąłeś albo utknęłaś w miejscu i nie wiesz co z tym zrobić, nie wiesz jak dostroić się do swojego najwyższego potencjału, czujesz, że coś cię blokuje, jakby zatraciłeś taką jasną perspektywę, twoja strategia działania nie przynosi rezultatów lub przynosi rezultaty, ale z kolei nie przynosi ci satysfakcji. Jeśli to jest o tobie, to zapraszam Cię właśnie na taką konsultację wstępną ze mną w połączeniu z podróżą diagnostyczną i razem ustalimy, w jaki sposób ja mogę pomóc odblokować Twój najwyższy potencjał. Teraz, jak wygląda taka sesja? Trwa ona 60 minut i podczas tego spotkania. Najpierw zabiorę cię na wstępną lekturę z kronik Akaszy i taką wstępną lekturę, taką podróż, nazywam podróżą diagnostyczną. Nie ma ona określonego celu, to znaczy nie pracuję z jakimś konkretnym pytaniem, ale. Diagnozujemy to, co w obecnej chwili najbardziej blokuje Cię w rozwoju i najbardziej blokuje rozwój Twojej kariery artystycznej. Celem takiej konsultacji jest to, żeby właśnie zidentyfikować to, gdzie jest problem, w czym tkwi problem, jakie blokady nie pozwalają Ci do tego, żeby właśnie ten Twój najwyższy potencjał. W Twojej karierze artystycznej rozwinąć i opracujemy plan działania, dzięki któremu zaczniesz odważnie realizować Twoje powołanie. Znajdziemy te ukryte powody, które sabotują Cię w byciu dobrze prosperującym artystą. No i mam nadzieję, że zakończysz taką konsultację w poczuciu głębokiej inspiracji i nadziei. Ponieważ otrzymasz strategię do osiągnięcia swojego celu, otrzymasz konkretne narzędzia, które pomogą Ci na ten moment przezwyciężyć te konkretne blokady. No i zobaczymy też, czy. Możemy wspólnie dalej pracować, czy taka dalsza współpraca w ogóle ma sens, czy może po prostu ta konsultacja wstępna była wystarczająca dla Ciebie, żeby pójść pełną parą do przodu. Także zapraszam Cię serdecznie. W linku na dole, czy, przepraszam, w opisie na dole będą linki do strony z kalendarzem, gdzie można taką konsultację sobie zarezerwować. Potem w przeciągu 24 godzin należy ją opłacić. No i mam nadzieję, że z niektórymi z Was zobaczymy się na takiej konsultacji. Ściskam mocno i miłego dnia, pa! pa.